Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj słów kilka o sprzęcie liturgicznym, z którego najważniejszą, najistotniejszą częścią jest kielich i patena. Jak kielich wygląda, to każdy wie. Patena to talerzyk metalowy, który kładziemy na kielichu, a na nim spoczywa zazwyczaj hostia. Kielich powinien być przynajmniej wewnątrz pozłacany po to, żeby krew pańska mogła się w nim swobodnie zatrzymać, nie wsiąkając w ściany kielicha, nie ulegając różnym rakim zanieczyszczeniom. A poza tym także, że jest to chyba najgodniejszy metal, którym możemy przechowywać taki skarb jak krew pańska. Kielich przekrywamy puryfikatorzem, niewielkim ręczniczkiem, który służy do wycierania kielicha w czasie mszy świętej. Na to kładziemy patenę z hostią, przykrywamy palką, a więc takim prostokątnym fragmentem materiału płóciennego i dopiero wtedy wszystko przykrywa się welonem, który sprawia, że całość wygląda estetycznie i pięknie. Na wierzch kładziemy bursę, czyli taką torebkę, w której schowany jest korporał, kwadratowy kawałek płótna, który rozkłada się na ołtarzu po to, aby postawić na nim kielich. Tak przygotowany kielich kapłan zanosi na ołtarz przed mszą świętą, rozkładając korporał, stawiając bursę obok i na korporał stawiając kielich z welonem. Albo może to zrobić w czasie mszy świętej po przyjściu do ołtarza. Innym ważnym elementem jest mszał. O mszale już nieco mówiliśmy, więc nie ma potrzeby tutaj się nad nim rozwodzić. Mszał stawiamy po prawej stronie. On później zmienia jeszcze parę razy swoje położenie. Jest przenoszony na Ewangelię na lewą stronę i po Komunii Świętej wraca znowu na stronę prawą. Oczywiście do mszy świętej służą jeszcze ampułki, czyli szklane naczynka, w których znajduje się woda i wino do Najświętszej Ofiary, a także do obmycia przez kapłana rąk. Z ampułkami elementem nieodłącznym jest ręczniczek, który kapłan wyciera palce po ich obmyciu. W mszach uroczystych używa się jeszcze nadto kadzielnicy. Jak kadzielnica wygląda, każdy z nas wie. Towarzyszy jej łódka, czyli pojemnik na kadzidło. Wspominaliśmy już wcześniej o tablicach ołtarzowych, które rozkłada się na ołtarzu, aby ułatwić kapłanowi sprawowanie mszy świętej. Niekiedy kapłan, jeżeli nie ma Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, co rzadko się zdarza, konsekruje komunikanty do udzielania wiernym, przechowując je w tak zwanym cyborium, czyli puszce z przykryciem, którą otwiera na konsekrację, a po konsekracji przykrywa z powrotem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.